Siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku i nowa gra mobilna, słuchajcie. Od dzisiaj na kanale będzie się pojawiać seria Sword Universe. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka lat temu grałem i byłem top 1 global. I teraz wróciłem kilka dni temu, bo kurczę, pasuje w coś pograć, bo idą święta, pasuje coś tutaj przyekspić, prawda? Także powrót wielki do War Universe, no i słuchajcie, gra jest dostępna mobilnie, możecie pobrać na App Store lub na Androida, też gram mobilnie, na moim iPadzie sobie śmigam, codziennie rano przed pracą sobie pogram oczywiście, no ale jak jestem w domu, no to korzystam oczywiście z komputera, bo jest mi też wygodnie, ale mobilnie gra się świetnie. W ogóle za niedługo wam wrzucę odcinek, słuchajcie, jak tam porobić sobie ustawienia, także zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli zamierzacie grać, a jeszcze nie wbiliście 10 levelu, to uwaga, mam dla was 700 golda, a gold to jest, proszę państwa, waluta w grze. Wpisujecie na jakimkolwiek czacie z małych liter wykrzyknik e-start spacja VCR i wtedy, słuchajcie, dostaniecie 700 golda, za którego później możecie sobie kupić na przykład premium na 30 dni. Polecam, w sumie polecam. A jak zamierzacie sobie robić jakieś zakupy, to możecie sobie wpisać wykrzyknik sub VCR i wtedy mnie po prostu wspieracie. To tak samo działa jak w innych grach, że po 7 dniach musicie ponownie to odnowić. Ja oczywiście, słuchajcie, gram od kilku dni, powróciłem w farmie, robimy jakieś tam wyloty, bo tutaj dość często korzysta się albo z Discorda, jeśli chodzi o komunikację, w sumie War Universe ma swojego Discorda, także zapraszam bardzo serdecznie, czy tam nawet na TeamSpeak'a, mamy tu, słuchajcie, trzy firmy. Ja w ogóle za niedługo nagram pełnoprawny odcinek z wersji mobilnej, bo wersja mobilna jest naprawdę elegancka, powiem wam, elegancko się tam steruje swoim statkiem, słuchajcie, latamy, expimy, walczymy z innymi przeciwnikami, teraz jest bardzo dużo osób i w sumie zobaczcie sobie, stoję na jednym portalu, jest mega dużo osób, no i dobra, bo kto gra w War Universe, to zauważył coś mega dziwnego, tak, słuchajcie, mam okazję wam w tym momencie zaprezentować nowy wygląd Hyperiona G, tak wygląda nowy Hyperion, ale żeby zrobić jakieś porównanie, to pokażę wam teraz starego i nowego. Także różnica jest dość spora. W ogóle jeśli chodzi o War Universe, to słuchajcie, mamy tutaj coraz więcej eventów, mamy tutaj coraz więcej aktualizacji oraz są także specjalne cotygodniowe misje, także zapraszam bardzo serdecznie. Mnie możecie spotkać oczywiście na czacie lub gdzieś na TeamSpeak'u lub gdzieś na jakimś serwerze. To jest aktualnie jedyna moja gra, w którą zamierzam dużo grać, jeśli chodzi o gry mobilne i też na peceta, bo nie ukrywam, słuchajcie, czuję wielki, ogromny sentyment do tej gry i będę grać i w tym tygodniu najprawdopodobniej w sobotę opublikuję, słuchajcie, taki pełnoprawny odcinek z wersji mobilnej, bo myślę, że warto, słuchajcie, tam się teraz naprawdę bardzo dużo pozmieniało. Dobra, pomożemy mu ubić tego Hyper Magmusa. Tak się, słuchajcie, prezentuje właśnie Złoty Hyperion G w wersji już ulepszonej. Tą poprzednią, aktualną widzieliście na krótkim filmiku, także tak się, słuchajcie, prezentuje ten nowy. Wygląda mega dobrze i zaraz w sumie nawet powiększę wam, bo też tutaj można sobie pozmieniać interfejsy. Dobra, zmieniłem wygląd i tak się on właśnie prezentuje w wersji większej. Sprawdzam sobie na podglądzie, czy wy to dobrze widzicie. Tak on się prezentuje, słuchajcie. Złoto-srebrny wygląd Mega Cox. Wy się spodziewajcie odcinka w sobotę, zapewne w godzinach wieczornych, bo wtedy będę mieć czas, żeby zrobić wam, wiecie, z iPada wam nagram, tak jak to przystało na mnie, czyli na VCR-a, na króla gier mobilnych. Także spodziewajcie się odcinka. Pokażę wam, słuchajcie, jak sobie porobić ustawienia, jak sobie porobić skróty i tak dalej. To wszystko się pojawi w tym tygodniu i pamiętajcie o tym, że możecie sobie wykorzystać ten kod na darmowe 700 golda, no i koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy będziecie grać, czy lub nawet stworzycie konto i pogracie chwilę, czy zamierzacie sobie dłużej pograć. Dajcie mi koniecznie znać, słuchajcie, bo jestem ciekawy. Mnie tu teraz aktualnie można spotkać w godzinach wieczornych. Będę się pojawiać na czacie. Jeśli zobaczę jakiegoś widza, to oczywiście odpiszę. Zapraszam bardzo serdecznie, a ja się z wami żegnam. To tyle. Elo.